ja już znam tą jakość. Ja już, moi drodzy, znam tą jakość, niestety. Niestety, niestety, no. Cześć! Witam was, moje fany, fany chińszczyzny, fani Kapitan Ameryki, która wygląda trochę całkiem jak Black Widow. Moi drodzy, J&K! Co to za klocki? Są to klocki z nadmorza, 5 zł. Z nadmorza, mam nadzieję, że oglądaliście moją wakacyjną ramówkę, gdzie pokazywałem właśnie, jak chodziłem po polskim morzu, szukałem tychże podróbek, moi drodzy. I tak, to opakowanie jest oryginalne, takie to kupiłem. To mi się nie rozwaliło w locie, a na to nie nadepłem, nic z tym nie zrobiłem, moi drodzy, tak to wyglądało. Mimo wszystko w środku wygląda, że zawartość jest całkiem dobrze zatrzymana. Montaż bloków, moi drodzy, tak jest. Jak widzicie, nie kupiłem klocków, tylko kupiłem montaż bloków, moi drodzy. Nie dziwię więc się, jak zaraz obok mojego domu wyrosnie pełno innych bloków, jak po grzybach. No cóż, może ktoś z was kupi, zamieszka blisko mnie. Uwaga, dzieci do lat 3 muszą być stosowane pod nadzorem osoby dorosłej. No właśnie, moi drodzy, jeżeli macie powyżej 3 lat, musicie być stosowani pod nadzorem osoby dorosłej. To chyba miało być logo, nieważne. Black Widow, moi drodzy. Tutaj nawet chyba być taka śmieszna zawieszka miała być, ale musieliśmy ją wytargać. Nieważne, nie wiem, co miał tu Chińczyk na myśli. Na pewno chciał, żebyśmy zebrali wszystkie, ha, 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 nie znamy te numery. No i tu mamy zaprezentowane Kapitany Ameryki, że są 4 i chyba jeden pan czarny, w sensie ten Nick Fury i chyba pani, tylko to było w kolekcji, moi drodzy. 5 zł, czego możemy się spodziewać? Niestety na pewno instrukcje na boku, co mnie zawsze boli, wiecie czemu, bo jeżeli będę chciał to odbudować po latach, no bla 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 bla. Moi drodzy, otwarcie załatwione, bo jak widzieliście, w takim stanie było opakowanie, więc to już było ułatwione. Dostajemy tu kartę do gry, kurcze, moi drodzy, ja muszę kiedyś te karty zagrać. Co drugiej podróbce dostajemy karty do gry, no trzeba by to kiedyś wykorzystać, tym bardziej, że mam kanał gamingowy. Tylko trochę się wstydzę dawać na kanał gamingowy, no kurczę, takie słabe rzeczy. Na szczęście dostajemy tu 3 różne karty, jakość kart nawet okej, okay. Mogło być gorzej, mogło być lepiej, ale raczej stronę lepiej niż gorzej. No jest tu pan Nick Fury, bez krępacji żadnej napisane Nick Fury, nie jest w ten sposób przekręcone. No podróbki dość chamsko zerżnięte, jak to się mówi, moi drodzy, z oryginału. No i widzimy, że Fury jest silniejszy niż wdowa, to na pewno, ale mam jeszcze Kapitana Amerykę, który o dziwo jest na poziomie słabszy niż Fury. Moi drodzy, czy Fury jest najsilniejszy tutaj z tej paczki, z tej trójki? No cóż, mi wypadało, można na moim kanale gamingowym zrobić kiedyś jakąś kurde grę, zobaczyć jak to wygląda. Jak mówiłem, woreczek jest tutaj cały, aż dziw, że w tak wyglądającym opakowaniu udało mi się kurde mieć tutaj całość. No widocznie ktoś tam dobrze na tym stoisku pilnował, by tutaj żadna krzywda nie dopadła tych klocuszków. Ktoś tam doskonale pilnował. Moi drodzy, J&K! Są to klocki, które pojawiają się u mnie na kanale pierwszy raz. Jak więc one wypadają? No mamy tu Hipola, mamy tu Hipola. Ja już znam tą jakość. Ja już, moi drodzy, znam tą jakość, niestety. Niestety, niestety, no. W sumie nie jest źle, bo przyjrzyjmy się na druku. Troszkę dziwne, że to wcięcie w talii, zobaczcie, zostało również potraktowane taką kratą, bo poza tym nie jest źle, a rzekłbym naprawdę nawet jest dobrze. Jeżeli chodzi o jakość nadruków, jest zrobiona w miarę solidnie, w miarę okej. Nawet z tyłu jest zadrukowane, tylko to wcięcie w pasie boli. Wiecie, te boki powinny być białe, puste, a tu spójrzcie. Natomiast no jest to grube wcięcie w talii. No jest to grube wcięcie w talii. Już na starcie, czy klockami się nie bawiliśmy, a widzicie, ono już posiada pełno rysek. No niestety posiada pełno rysek. Tutaj również na główce jakieś takie mikro uszkodzenie jest na szyi. Jedna buzia to jest spoko, no mogła być lepsza ta buzia. Kolor oczywiście się różni skóry odcieniem tu i tu, ale nawet Lego ma takie błędy, więc tu się czepiać nie będę. Czepiać się natomiast będę się czepiać rąk, czy nie będę. Dobra, weszła, jakoś weszła, moi drodzy, ta łapa. Czy wejdzie druga? Nie, no wejdzie już na tym poziomie to... Powinna, naprawdę kupa siły. Wątpię, że wy sobie z tym dacie radę. Serio mówię. I te łapy tak w ogóle chodzą topornie. Dłonie chodzą ciężko, ale łapy naprawdę muszę włożyć kupę siły. Widzicie, wywala figurkę z pasa. O, w ogóle jakiś ciekawy pas, moi drodzy, sami się przyjrzyjcie. Wywala figurkę z pasa, a nie mieści się, wiecie co, nie, ręka się nie chce ruszyć, moi drodzy. No to nie jest dobre rozwiązanie. Szczególnie cały stolik się trzęsie, kamera wypada, tu, o widzicie, i wychodzi jak podnoszę rękę. No to jest złe rozwiązanie, a troszkę szkoda, bo no jakościowo mówię, nie jest źle. No tu włoski są źle wykończone, tu u góry, widzicie. No i niestety nie wchodzą nam na czerep. Nie wchodzą, no ja używam całej siły, wszystko chodzi. Teraz jakoś weszło, moi drodzy, a naprawdę kupa siły odstaje to, więc mimo wszystko nie jest to tak włożone, jak być powinno. Czekajcie, jeszcze
spróbowałem z całej siły. No dobra, gdy naprawdę z całej siły docisłem, ale tu jakiś jeszcze farfocel brązowy mamy u góry. No ciężko się to składa. Na druk figurki niezły, ale ciężko się to po prostu składa. Dodatkowo mamy taką mikrokonstrukcję, która nie mam pojęcia, co ma symbolizować. Jakość tego kloca. No ostatnio w miksie miałem takich pełno. Miksie, który rzekomo miał być 100% Lego. Więc było takich pełno. Niestety mamy również zakłamanie totalne w klockach, bo sami się przyjrzyjcie. Mamy tu mieć takiego klocka, nie mamy, bo to co trzymam w ręce jest po prostu... Aha, dobra, bo tam jest z bolcem. Przepraszam, nie mamy zakłamania w klockach. Natomiast moi drodzy, tutaj mamy tak, o, w ten sposób wszczepić, tak. To jest po prostu w ten sposób zrobiłem. To jest taki klocuszek, który musimy włożyć tu. No spoko, przynajmniej idą w oryginalność, a nie zżynalność totalną z Lego. Oczywiście taka ironia, bo to jest Kapitan Ameryka, wszystko jest od A do Z zerżnięte, moi drodzy. No i tutaj mamy stojak na brońkę. Brońka oczywiście też jeden do jednego z tym, co robi Lego, moi drodzy. Nie spodziewałem się tu szału, ale wygląda to ładnie. Czy to pasuje nam do rąk? Pasuje, moi drodzy, do rąk. A, no i tutaj mam oczywiście jeszcze podstawkę Collect the Mall, jeszcze raz spróbuję namówić Building Blocks series Kapitan Ameryka Collect the Mall J&K. Co znaczy J&K? Nie mam pojęcia, co mógł być na myśli Chińczyk pisząc J&K? Może to były jelenie i kurczaki, bo normalnie firma się zajmuje sprzedażą tychże. Może jacie i klockole, czyli moje ulubione przekleństwo. Nie wiem, moi drodzy, nie mam pojęcia. Natomiast co tu dużo gadać o tych klockach? No jakościowo są to te klocki, których używa się ciężej niż łatwiej, tak? W sensie chodzą ciężko, ruszają się naprawdę ciężko, wywalają tułów, chociaż teraz troszkę rączka się rozruszała, ale dalej wywalają z tułowiu. Jakość wykonania nie jest zła, no poza tymi włosami. Montować wam będzie musiał to na pewno rodzic, bo nie dacie rady, bo naprawdę jest ciężko, chyba traficie na lepszą wersję. Poza tym klasyka, no stojak, który nic nie wnosi na brońkę, tu się nic nie dzieje, to po prostu jest taki dodatek, żeby coś było poza hipkiem. Nie jest źle, gdyby fryzurka była lepsza, gdyby to się lepiej ruszało, byłoby, powiedziałbym, nawet dobrze, serio. Powoli te ręce się rozruszają, chociaż tam, bo ta jeszcze dalej walczy. Gdyby ruszało się to lepiej, byłoby naprawdę dobrze, bo w granicach 8 nawet bym powiedział. Tak to niestety muszę raczej wystawić 6, no bo nie mamy tu nic specjalnego, mówię, na drugi ok, ale hipek, no nie do końca hula. Mimo wszystko taką mocną 6 z plusem, nawet zakrawającą o 7. Jeżeli to było dobrze montowane, by 7, 8 jak najbardziej by była. Nie jest, moi drodzy, więc tragicznie J&K, bać się? Raczej nie. Ale czy też biec do sklepów i ich szukać? Raczej nie. Czyli klasyka, moi drodzy, WTF-u. Ja wam dziękuję, że byliście tutaj ze mną na kolejnym odcinku. Widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych. A jeżeli lubicie Avengersów, moi drodzy, na moim kanale gamingowym było pełno odcinków z Avengersami. Tam grałem, gra Avengers. Oglądajcie więc tam Avengersów. I jeżeli lubicie zwykłe klocki, prawdziwe Lego Marvel, to na moim bazowym kanale również one były. Także wpadajcie i tu i tam. A wam dziś jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Bye!